I nie ma wątpliwości, kochani, że obecnie trzęsie się ziemia w Bożym Kościele katolickim, a jest to związane z Eucharystią. Nie ma wątpliwości, kochani, że Bóg, zanim dopuści pewne wydarzenia, to przygotowuje Kościół na odpowiednie przyjęcie tego wydarzenia. Z reguły, zanim coś stanie się, Bóg wysyła znak, wysyła proroka, aby przywrócił porządek Boży, aby przywrócił wiarę, aby wprowadził ludzi w pokutę i nawrócenie, ponieważ skutki i konsekwencje grzechów będą straszne. Pamiętacie cały Stary Testament, kiedy Bóg wysyła proroków, aby głosili pokutę, bo jeśli ludzie się nie nawrócą, stanie się to, to i to. Maryja w wielu miejscach na świecie przychodziła, wołając o pokutę. Myślę sobie Bałkany, Medjugorje, 7 lat wstecz, zanim doszło do tej nieprawdopodobnej rzezi w wojnie bałkańskiej. Straszliwe rzeczy tam się działy. Do dzisiaj ludzie na Bałkanach nie mogą otrząsnąć się z tej traumy, która dokonała się w latach 80. Żyją nieprzebaczeniem, żyją zniszczonym sercem, żyją w lęku, w strachu, w zawiści, zaciętości serca. Bardzo, bardzo straszne rzeczy tam się działy. Matka Boża ostrzegała 7 lat wcześniej, prosząc o nawrócenie, o post, o chlebie i wodzie, o wrócenie całym sercem do różańca, do Eucharystii, do Pisma Świętego, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ludzie nie usłuchali, nie wierzyli. Myślę sobie o Kibeku, Afryka. Dokładnie ta sama sytuacja. Kilka lat wcześniej Maryja przychodzi do Kibeku i woła o nawrócenie. Ludzie się nie przejmują. Garstka, która słucha Maryi. I przychodzi rzeź tak okrutna. Miliony ludzi zginęły w tych rzeziach. Myślę sobie o różnych innych sytuacjach na całym świecie, gdzie Matka Boża przychodziła i ostrzegała i prosiła o pokutę. Warszawa, Siekierki, rok 1943. Maryja błaga, prosi o pokutę warszawiaków. Błaga i prosi o pokutę. Nikt się tym nie przejmuje. Rok później Warszawa jest zrównana z ziemią. Jak trudno nam uwierzyć prostym przesłaniom z nieba, które wołają o nawrócenie, o pokutę, zanim nie będzie za późno. Bóg kilka dobrych lat temu rozpoczął wielką akcję ewangelizacyjną, którą Kościół Polski miał podjąć. Ale wydaje się, że nie podjął. Wydaje się, że przeszedł obojętnie obok wołania Boga. Jaka to akcja ewangelizacyjna? Cuda eucharystyczne, które Bóg dał polskiemu Kościołowi. Pamiętajcie, kochani, że cuda eucharystyczne nie są nagrodą za wiarę. Cuda eucharystyczne są krzykiem, wstrząsającym krzykiem Boga, ponieważ umiera wiara kapłanów, umiera wiara biskupów, umiera wiara ludu Bożego w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Nie spotkałem się, żeby w jednym kraju Bóg dał w ciągu kilku lat 2 cuda eucharystyczne. Tylko w Polsce. To jest zdumiewające, ponieważ jesteśmy krajem, który w skali globalnej zapełnia kościoły każdej niedzieli. Takiego fenomenu nie ma w żadnym innym kraju na świecie. A to w Polsce Bóg dał 2 cuda eucharystyczne, które są krzykiem Boga, że my przestaliśmy wierzyć w Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
Kochani moi, tu nie chodzi o to, że ja nie wierzę, że tutaj jest Bóg. Pamiętacie, mówiliśmy na pierwszej konferencji. Szatan wierzy, że jest Bóg. Ba, jest pewien, że jest Bóg. Ale między wiarą, że jest Bóg, a zaufaniem Bogu jest szalona przepaść. To, że szatan wierzy, że jest Bóg, nic mu nie daje. Jest nadal w piekle. To, że ja wierzę, że tu jest Jezus, jeszcze nic mi nie daje. Mogę nie widzieć Jego mocy, mogę nie widzieć Jego potęgi, mogę nie widzieć tego, że On jest uzdrowicielem mojego ciała, duszy, ducha. Mogę wiedzieć, że tu jest Jezus, ale Mu nie ufać. Święty Paweł powie w drugim liście do Koryntian straszne słowa. Przecież nie do aborygenów, nie do murzynków, nie do eskimosów. Do uczniów Jezusa, do Kościoła w Koryncie. Mówi, że jeśli bez wiary, zawsze kiedy czytasz o wierze w Ewangelii, czy czytasz o wierze w Piśmie Świętym, to czytaj zaufanie w moc Boga. Zaufanie w Jego miłość. Zaufanie w Jego nieskończoną dobroć. A nie, że Bóg jest. To nie jest to słowo. To my intelektualnie, tutaj na zachodzie, w naszej łacińskiej przestrzeni myślowej, myślimy, że wierzymy, kiedy myślimy, że Bóg jest. Tak, wierzę, że jest. Zawsze, kiedy czytasz Ewangelię, tam jest napisane wiara, 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 a ty czytaj ufność, 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 ufność. Zaufanie Bogu, zaufanie Bogu, zaufanie Bogu. I święty Paweł mówi do Koryntian, do kościoła w Koryncie. Mówi, jeśli ktoś przyjmuje ciało i krew Jezusa bez wiary, czyli bez zaufania w Jego moc, przyjmuje potępienie wieczne. To jest szokujące. Czyli jeśli ja przychodzę do Komunii Świętej i nie ufam Jezusowi, przygotowuję sobie potępienie wieczne. Dlatego mówi święty Paweł, dodając, tylu wśród was chorych, słabych i tylu umarło. Czy nie jest to czasami kondycja naszego dzisiejszego polskiego kościoła, ba, kościoła na całym świecie? Że tylu wśród nas w kościele słabych, chorych i tylu umiera? Czy gdybyśmy odwrócili słowa świętego Pawła, nie moglibyśmy powiedzieć o Kościele, że jeśli z zaufaniem w moc Boga, w moc Jezusa w Eucharystii przyjmujesz Go w ciele i krwi, będzie tylu w was zdrowych, mocnych i nie będą ludzie tak umierać, jak umierają. Gdybyśmy z zaufaniem przyjmowali Jezusa w Eucharystii, Kościół byłby mocny, zdrowy, i mało ludzi by umierało. I zdobywalibyśmy niebo, a nie piekło przez przyjmowanie bez zaufania w Bożą moc Komunii Świętej. Bóg nas ostrzegał. Myślę, że w sposób szczególny, bo bardzo mocno wierzę, że jesteśmy szczególnym narodem w planach Bożych. On przecież powiedział siostrze Faustynie, że Polskę szczególnie umiłowałem. Jeśli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją ponad wszystkie narody, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje moje powtórne przyjście. A więc szczególna rola jest polskiego narodu. Jest szczególna rola polskiego Kościoła. Tylko czy my wejdziemy w naszą misję? Czy my wejdziemy w nasze przeznaczenie, które Bóg przygotował dla naszego narodu, dla Kościoła w Polsce?